Dzień dobry, środa 13 września, witam się z wami z domu. Ja tu biorę się za ogarnianie, za sprzątanie, łóżko już jest zrobione, ale zostały mi kurze, no praktycznie w całym mieszkaniu do zrobienia. Sprawdzimy, jaka temperatura na dworze. Powiem wam, słońce świeci, jest pięknie. Aplikacja pokazuje 17 stopni, zobaczymy, jak to faktycznie jest. No powiem wam, nie jest źle. Niebo błękitne, można powiedzieć żyleta, jakieś pojedyncze obłoczki, ciepło. Zobaczymy, ile pokazuje termometr na balkonie. 17,8, czyli o stopień praktycznie więcej niż aplikacja. Proszę panowie, dzisiaj szczęśliwi, już na kocyku. Czekają na śniadanko, co? Będzie za chwileczkę, panowie. Róbcio. Georgiuś nerwowy, bo ogólnie, bo wiecie. No. Teraz się czasy zmieniły, to już nie jest to, co jak było. Wakacje, nie, Georgiuś? No, dobra. Tu wszędzie kurze muszę porobić, posprzątać się za robotę, potem śniadanie. A w sumie już mogę wyciągnąć, bo na śniadanie dzisiaj będzie burrata. I resztka łososia wczorajszego, bo tam zostało pół kaczki. A burrata już może nabierać temperatury, tylko że ją, wiecie co, muszę zlokalizować, bo to nie jest takie proste. A bo już nie ma buraty? Chyba buraty już nie ma. A jednak ukryła się. Dobra, także pomidorki już też wyciągnę, niech się nabierają temperatury. Jak będą ciepłe, będzie lepiej. A kuliczki może chyba dzisiaj dostaną zieleninkę. Tak, trochę inaczej. Dawno nie miały, więc to będzie też idealne dla nich śniadanko. Także jeszcze patrzymy, co tu jest z zieleninki, ale zieleninki to powiem wam, szału nie ma. Bo z zieleninki jest tylko marchewka, ja bym musiał, ono liście mogę im dać, o, i mieszanki. Że coś takiego będzie dzisiaj na śniadanko. A dzisiaj w ogóle wpada przepis po 15, także zapraszamy. Na przepis będzie na pyszną sałatkę z pora. Także po 15 będzie. Panowie już tu uszy po prostu takie naszlifowane. Proszę. Siedzą. Dziubasy dwa. Dobra. Za robotę i widzimy się później. A wam życzę miłego dnia. Mieszkanie posprzątane, zrobione, jeszcze tylko muszę nastawić pranie, ale zrobiłem już śniadanie z racji tego, że już powoli zaczynam odczuwać, wiecie, głoda, że tak powiem. Dzisiejsze śniadanie tak się prezentuje. Pół bułki z łososiem, który był od wczoraj, burrata, zieleninka, pomidor, oliwa i pieprz. A panowie teraz dostaną taką mieszankę, ponieważ niestety nie ma już nic zielonego, muszę ci coś kupić panom, także nie wiem, czy będą zadowoleni. A potem oczywiście dostaną ziółka. Panowie, czuć. Widzicie go? No trudno, róbcie. Dobra, rupet średnio zadowolony. Nadżar ma to gdzieś. A jednak George postanowił, że sprawdzi, co tam rzucili. Chyba go to nie interesuje. Woli się podrapać po uchu. A Rupert, proszę bardzo, szamanko. George nerwowy poszedł. To ja biorę się za swoje śniadanie teraz. A panowie, no niestety. George już zrezygnował. Jakoś nie jego bajka. Rupert zjadł liście. Marchewka go nie ciekawi. Póki co. Tak to wygląda. Aha. Jeszcze pranie miałem nastawić. Bo wiecie, potem człowiek zapomni i będzie echo. A jeszcze w temacie prania. Wczoraj pisało mi chyba dwie osoby, jak się nie mylę, że jest dostępny w Action ocet zapachowy, lawendowy, jak się nie mylę. Także dzisiaj muszę tam chyba wejść i sprawdzić, co i jak, bo jestem bardzo... Jak ten ocet mniej więcej pachnie, czy octem, czy lawendą.
Także jak coś będzie ciekawego, to wam pokażę potem. A teraz pranie intensywne, aktywna piana. To jest to, co Marzena właśnie z kapsułkami nie osiągnie. Wstecz i lecimy. Dobra, pranie nastawione. Można iść na śniadanie smacznego. Śniadanie zjedzone, rewelacyjne. A kawę. Pierwsza kawa dzisiaj wyjątkowo wcześniej, można powiedzieć, było 9. No ale cóż, jak się... Co się tam? To się wszystko układa pod siebie, nie ma problemu. O, proszę. Że śniadanko rzucili. I ostatni kawałek marchewki. No bo sorry, Rupert ci aż tyle zostawił, nie? Chyba mu jeszcze ukryję tym trochę. Dobra, ja biorę się za kawę. Chwilę posiedzę, a potem jeszcze idę na zakupy. Dziś na obiad leczo. Marzenka zrobiła wczoraj. Także dzisiaj będzie leczo. Tu nie trzeba nic kupować, ale muszę uzupełnić zapasy w postaci pomidorów, bo już nie ma, z tego co widziałem, zieleninka dla króliczków i takie tam różne pierdołki. Dobra, to widzimy się po kawie. Odkurzacz już działa, a to znak, że czas się wybrać do sklepu. Jestem ciekawy, jak sobie tam poradzi, ale widzę, że no, kwiatki trochę przesuwa, ale daje radę. Dobra, panowie już w klatce, drugie ścianko dostali, ale wszystko widzę rozwalone. Wybieram na zakupy, lista zakupami już też przygotowana, ale coś wam muszę pokazać. Pranie już się suszy. Tutaj akurat świeci słońce w sypialni na termometr i w słońcu aktualnie prawie 41 stopni. No, powiem wam, jak na to temperatura jest po prostu kosmos. Dobra, idę na zakupy. Trochę to może zajmie, nie wiem, bo się sprężę. A potem wracam i działam dalej. Coś chciałem powiedzieć? No, chyba tyle. Dobra. Także widzimy się w drodze. Lista zakupami zrobiona. Ale powiem wam, lista jest stosunkowo krótka i sama zielenina jakoś tak wyszło. Nie wiem czemu. Ale muszę też kupić jakąś rybę. Coś takiego kupię, także na pewno coś jeszcze wpali. A, balkon zamknąć. Dzisiaj, słuchajcie, w końcu było tak ciepło u nas, prawie 20 stopni, że spaliśmy przy otwartych oknach. O dziwo. W prognozie mówią, że od jutra załamanie pogody, ale od soboty upały wracają, więc myślę, że nie będzie to jakieś takie krótkotrwałe, długotrwałe ochłodzenie, tylko na kilka dni. To nawet dobrze, bo odetchniemy, można powiedzieć. Do sklepu, szukam tego octu, ale powiem wam, tu nic nie ma zupełnie. Pytałem się też pań, nic nie wiedzą na ten temat, także nie wiem, o co chodzi, chyba że to był inny sklep. No, za chwilę jeszcze tu zobaczymy, chociaż tu jest ocet, ale do czyszczenia. To akurat znamy, gdzie to tu było. To widziałem gdzieś tu. Ocet do czyszczenia. O, nie ma go. Dobra, w każdym razie do prania octu tu nie ma. Jeszcze sprawdzę w innym sklepie, za chwilę pójdę. To wam powiem sobie jak, bo Marzena już coś mi dzwoniła. Co z tym octem? Ale niestety... Oto. Ten to ocet, znaczy no, to jest taki octowy roztwór do mycia, ten to akurat znamy, mamy do czyszczenia kabin na przykład, ale co do octu do prania, to powiem wam, nic nie widzę takiego. Dobra, a tu przy okazji, pomimo tego, że na dworze 41 stopni w słońcu, święta pełną parą się rozwijają. Półki już przygotowane, część towaru wystawiona, widzę jakieś misie z czapkami Mikołaja, kalendarze adwentowe. Ho, 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 czapki. Także nic, tylko czekać na święta. Słodycze. No wszystko już w klimacie świąta. Po drugiej stronie ozdoby choinkowe. Od koloru do wyboru. Chociaż powiem wam, że przy takich temperaturach i takim lecie na dworze jakoś ten klimat zupełnie do mnie nie przemawia. Mam wrażenie, jakby był środek lata, a tu już święta ktoś próbuje nam zafundować. Chociaż jak się ochłodzi, to kto wie. Może wszystko, że tak powiem. No, to przygotowane półki. Jakiś asortyment świąteczny. Dobra. Ja sobie coś do picia, bo na dworze tak ciepło, że głowa boli. Trafiłem do kolejnego sklepu. No i szukam tego octu. Ale nie wiem, powiem wam, czy tu będzie, bo w Ekrze nie było. W Dilisie widzę też, nie ma póki co. Także jak ktoś wie coś na ten temat, to niech da znać. Na razie ja będę prał, znaczy pukał octem zwykłym, a może tak.
Tutaj będzie jakiś ocet lawendowy, coś takiego. Na tym się rozgrywa, nie wiem, czy może to sprawdzę. Ale póki co powiem wam, nic kompletnie takiego nie ma. Płyny są różnego rodzaju, ale octu nie ma. Idę zapytać pani, może coś będzie wiedziała na ten temat. No i teraz pytałem się pani, pani nic o tym nie wie. No to trudno, gdyż to był jakiś fake albo coś takiego, albo ktoś jeszcze na sklepie to widział, a nie w tych dwóch, więc może coś w tym jest, ale póki co ja nie znalazłem. Idę teraz na dalsze, że tak powiem, zakupy. Koniec poszukiwania octu zapachowego, lawendowego, czy jakoś tak miał być. Ale jeszcze kupię sobie do picia. Ostatnio to był chyba ten zostawka. Dobra, zaryzykuję pomarańcza. Bo już teraz wiem, który to był do końca. Bardzo dobry. Idę do domu, wracam z zakupów, ale powiem wam, dzisiaj to pobiłem chyba rekord, jeżeli chodzi o kilometry za jednym razem, czyli wiecie, przy jednym wyjściu bez siadania po drodze. Coś tak czuję, bo już nogi zaczynają powoli mnie boleć. W tym czasie wypiłem dobry litr wody. Ciepło jest. Zapomniałem okulary z okna wyciągnąć, więc trochę kiepsko, ale no i tak jest pięknie. Nie ma co narzekać. Teraz jeszcze idę tylko do paczkomatu, bo tam coś marzące przyszło, bo trzeba odebrać. No i potem już do domu. Dziewczyny przyjadą. Nie wiem, czy coś słyszycie, czy nie wieje, bo coś, jakiś wiatr się zaczyna zbierać i powiem szczerze, że on coś może przytarabanić tu. Chyba to załamanie, o którym mówimy. Ale póki co cieszymy się z tego, że jest ciepło i pięknie. Wróciłem do domu, króliczki już szczęśliwe, na wolności, na wybiegu swoim. I szybki hol zakupowy, pomidorki, tak jak mówiłem, łosoś. Jeden taki, wędzone na ciepło, na zimno, zieleninka dla króliczków, marchewka, pietruszka, buratę kupiłem, żeby uzupełnić zapas. No i dwa takie ajrany, idealne na dni, akurat takie teraz są. Jestem, słuchajcie, bardzo ciekawy, ile kilometrów dzisiaj zrobiłem. Muszę to sprawdzić i za chwilę się z wami podzielę tą informacją, ale nogi to mi wchodzą, wiecie gdzie, no, 4 litery. A wracając jeszcze do tego, co wam tam pokazałem w poprzednim story, tego zdjęcia, jak ktoś pali, nie? Tu nie chodzi, czy ogrzewa sobie mieszkanie, bo jak chce, to nie grzeje, ale ten dym po prostu, czy grzeje wodę, ale ten dym po prostu był przerażający. Jak to pomnożymy potem przez tysiące takich kopciuchów, no to powietrze tu na Śląsku, zresztą i w Polsce też, Małopolsce, jest masakryczne, śmierdzi, do tego wszystkiego potem truje. Ja, słuchajcie, jestem ciekawy, bo jak wiecie, w tamtym roku montowałem te filtry antysmogowe. Ja wam tu pokażę. Antysmogowe. Wiadomo, że on teraz w lato, wiosną, jesienią nie będzie tak działał, bo są okna i tak uchylone. Ale jak zimą są okna szczelnie zamknięte, to praktycznie całe powietrze, które wchodzi do mieszkania, wchodzi przez ten filtr. Ja mam dwa czyste jeszcze schowane w komórce i tu będą dwa, nie, trzy brudne. Trzy. Nie, dwa, bo tu i u Michasi. I porównamy, jaki jest po prostu ten filtr po jednym. A obawiam się, że będzie po prostu, jak taki dym wszędzie jest dookoła, to będzie, wiecie jaki, po prostu smoła. Dobra, chowam zakupy i widzimy się chyba na kawce, bo jakaś kawka wpadnie, chociaż chyba przed kawką wpadnie ajran. Zieleninka dla króliczków. No, jutro może będzie szczęścia, bo po ajranie już zostało tylko wspomnienie. Bardzo dobry. A ja sprawdziłem, ile przeszedłem kilometrów i słuchajcie, ja wiem, że my dużo chodzimy dziennie, bo każdego dnia robimy dużo, ale ta różnica była taka dzisiaj, że praktycznie jak wyszedłem z domu, to usiadłem dopiero teraz. Więc przez no, ponad 3,5 godziny na nogach i przeszedłem 12,6 km, czyli wynik, powiem wam, rewelacyjny. Także nawet jak się jest w domu, to i tak można niezłe wyniki robić. A teraz w nagrodę będzie kawa. Kawa biała, taka najlepsza. Oczywiście z cukrem, bo bez cukru to nie moja bajka. No. Kawa już prawie gotowa. Wspomnienie wakacji w tej filiżance. Ale to tylko, wiecie, tak mentalnie, bo pogodowo wakacje, można powiedzieć, trwają. Piękne słońce. Teraz sprawdzałem to w cieniu.
Na termometrze 31,5 stopnia, więc i tak ciepło i to czuć po prostu. I to czuć, że jest ciepło. Chociaż jak słucham gdzieś tam w radio, to na zachodzie Polski już podobno ochłodzenie jest 21 stopni. Deszcze, burze, gradobicie, takie cuda. A na wschodzie jest pięknie. A my tak jesteśmy widocznie wyjątkowo dobrze usytuowani, bo pomiędzy i jest piękna pogoda. Czytam teraz wasze wiadomości i okazuje się, że ten ocet był na półce. Tylko, że to był ocet do czyszczenia, a nie do prania. I to może mnie zmyliło. Niektórzy piszą, że on się nadaje też do prania. Do płukania prania. Jak jutro, słuchajcie, będę w sklepie albo pojutrze, to specjalnie jeszcze raz zajrzę i zobaczymy, co tam na etykiecie ciekawego piszą. Chociaż niektórzy pisali, że ten lawendowy daje bardzo nieprzyjemny zapach, że lepszy jest zwykły ocet. No nie wiem, nie miałem okazji go używać, tylko że no, ja szukałem, wiecie, do prania i się pytałem pani w sklepie do prania. Zdziwko zawsze było, że takiego nie mają, mają tylko do czyszczenia. No, a się okazuje, że to jest niby i do prania, i do czyszczenia, bo to jakiś uniwersalny ocet jest. Także dziękuję za informację i będziemy nadal w temacie sprawdzać to. Co to za ocet? Chociaż też mi pisali osoby ze Stanów, że tam jest ocet do płukania o dwóch zapachach. Lawendowy i cytrynowy. Na Amazonie podobno jest dostępny. To też muszę sprawdzić. Jakby co to takie kupię? O, i taki, i potem sprawdzimy co i jak. Chociaż ja się obawiam, że zwykły ocet będzie dużo lepszy, bo będzie miał... Znaczy nie będzie miał jakichś dodatków, typu wiecie, jakieś tam cudawianki inne. Tyle tylko będzie jest zwykły ocet, a tu będzie na pewno jakiś dodatek. Ale to się okaże, jak jutro przeczytamy sobie etykietę albo pojutrze. Powoli podgrzewam już leczo, które Marzenka wczoraj ugotowała, bo dziewczyny wracają, więc dzisiaj będzie leczo. Ale cyrk jak nie wiem co. Czytam teraz komentarze pod dzisiejszym przepisem na sałatkę spora. I słuchajcie to. Jakaś osoba, nie wiem, pan, pani, nieważne. Że to jest bardzo oklepana, nie sałatka, tylko surówka. No dobra, można się zgodzić. Dla jednego to będzie sałatka, a dla jednego surówka. Wiecie, palto 6. Ale ona jest niemodna. No słuchajcie, jak to przeczytałem po prostu o modnej sałatce, od razu nam musiałem napisać komentarz słodki, że u nas znajdziesz tylko normalne jedzenie, jak w większości polskich domów. A jak chcesz szukać innego, to proponuję się przenieść na różowe, słodziutkie profile na Instagramie. No wiecie, są takie różne dania, które wyglądają wow. Nie wiem, jak smakują, może też wow, kto wie, nie próbował. Ale są takie, więc nie ma sensu, myślę, nas wtedy obserwować, bo u nas tylko normalne jedzenie. Takie jak wszyscy jedzą praktycznie, wiecie, no. Na pewno są osoby, co jedzą jakieś takie, wiecie, jak się to mówi, rarytasy. Ale my jak w domu gotujemy, to gotujemy normalnie. Czyli głównie to, co się jadło od lat u nas w domu. Czy to u Marzeny, czy u mnie. I tyle, nie? Nie wymyślamy jakiejś cudawianki. Także, wiecie, muszę was zmartwić. Nie jecie, jak z nami gotujecie, to nie jecie modnego jedzenia. No nie wiem, czy teraz płakać, czy się śmiać, czy po prostu najlepiej taką osobę, wiecie, przyblokować, żeby się nie stresowała. Ale dobra, na razie damy szansę. No ludzie to mają pomysły, naprawdę. Określenia takie dziwne. Także to w kwestii tego. A jeszcze słuchajcie, w kwestii naszego auta, bo przed chwilą dzwoniłem do serwisu, bo miał serwis dzwonić, ale wiecie, jakoś chyba gdzieś to wypadło komuś z głowy i nie zadzwonili. Bo w czwartek, jak pamiętacie, w tamtym tygodniu byliśmy na tych oględzinach, no i mieli w poniedziałek, które dzwonić, nie zadzwonili, więc mówię, dobra, dzwonię, bo już ileż można czekać, nie? No, przyszły dzisiaj części, wczoraj jeszcze ich nie było, dzisiaj się już zjawiły, po moim telefonie od razu się pojawiły. Także widzicie, warto zawsze dzwonić i się swojego, że tak powiem, swojego pilnować, bo inni za was nie przypilnują, takie życie. Umówieni jesteśmy na to, że w poniedziałek oddajemy auto do naprawy. Będzie trwało, no, pan nie chciał się tu zdeklarować, czy to będzie trwało, wiecie, do piątku, czy do poniedziałku, czy jeszcze dłużej, on nie wie, bo są korki, że tak powiem, na blacharni, nie tak jak na lakierni, bo jest dużo stłuczek. No a widocznie tam proces, wiecie, musi być taki, że te auta muszą odczekać swój czas, wiadomo, żeby to się wszystko wysuszyło, to nie jak na blacharni. Także w poniedziałek dajemy auto, no i od razu też dzwoniłem do ubezpieczyciela odnośnie tego auta zastępczego, no ale tam oczywiście jest jakiś dziwny automat, który mnie przepytał z wszystkich możliwych. No i...
będą do mnie odzwaniać już z konkretnie jakiejś tam wypożyczalni, gdzie podstawić auto, co i jak. No ja mam taki plan, żeby, wiecie, auto było podstawione w miejscu, gdzie auto oddawał, no bo to ma ręce i nogi. Bo inaczej to by było takie, no co, wracać autobusem do domu, żeby tu odebrać auto? Nie, nie. No i pan serwisu w ogóle powiedział, że się trochę dziwi, że ubezpieczyciel zagwarantował auto na czas naprawy, bo zazwyczaj to jest na 2-3 dni, oni jakoś tam przeliczają ten czas. No mnie poinformowano, że na czas naprawy, także niech sobie to tam już serwisem wyjaśniają, bo oni na pewno też mają jakieś, wiecie, widełki z racji tego, żeby nie płacić znowu za wypożyczenie auta potem w nieskończoność, bo serwis może, wiecie, przeciągać sprawę, a ubezpieczyciela zbytnio to nie interesuje, co i jak, no ale mnie to też nie interesuje. Poinformowano mnie już na wstępie, jak zgłaszają szkodę, że auto będzie na cały czas naprawy. No więc tak będzie, mam nadzieję. A jak nie, to wam oczywiście tutaj wszystko powiem. Także w poniedziałek jedziemy z autem. Tu już teraz zapachy do mnie docierają z tego lecz. Powiem wam, to jest najlepsze, co może być. Takie zwykłe, domowe, niemodne, nie trendy, nie fancy jancy, smaki, zapachy, takie jak się kojarzy z dzieciństwa czy młodości, jak to woli. Dobra. Podgrzewam, czekam na dziewczyny. A jak Marzena dzisiaj wróci, to mówiła, że będzie przesadzała Monsterę, będzie reanimowała ją. No ciekawe, co z tego wyjdzie. Chociaż ja wam powiem, ta Monstera patrzy, ona nie wygląda aż tak tragicznie, no wygląda trochę smutno, ale ja myślę, że z niej jeszcze coś może być. No te liście już są takie lekko padnięte, ale pani w kwiaciarni wczoraj powiedziała, żeby całkowicie się tej ziemi pozbyć, nowej nasypać, tam jest kupiona, na balkonie leży. I może coś z niej jeszcze będzie. No a długo walczy ta Monstera, powiem wam. Także jest nadzieja, że wróci do formy. Nie wiem, czy kojarzycie, ci, co nas długo oglądają. Myśmy tego skrzydło kwiata kupili w Ikei. On był po prostu taki padnięty. To było na jakiejś takiej wyprzedaży, jak są. I to już były praktycznie takie, nie że uschnięte, ale takie, wiecie, klapnięte liście. No myśmy go do domu przynieśli, stał na balkonie, dalej klapnięty. I proszę, jak ładnie odzyskuje formę. Tu już takie duże liście się robią. Kto wie, może za niedługo puści na wiosnę jakiegoś kwiata. Także jest kwiatka. Także jest szansa, że ta Monstera też wróci do formy. Dobra. A ja miałem wczoraj zamawiać ten kwietnik. Potem się tak rozeszło. Tu montowanie, tu tamto i nie zamówiłem. Także dzisiaj jeszcze będę szukał tego kwietnika chyba, żeby też w miarę przyszedł. Jak dzisiaj kupię się coś środa, no to w piątek powinien być. Także zobaczymy, co i jak. Dobra. To ja czekam na dziewczynę. No i teraz się stało. Jak tam mówią, woda poszła na młyn. Zasypujecie skrzynkę hasłem, że sami nie wiecie, że jest moda na sałatki. Ja też, słuchajcie, nie wiedziałem, że jest jakaś moda na sałatki, no. A tu jednak jest jakaś moda na sałatki. Tylko że ta osoba nie napisała, co jest teraz modne, co jest trendy, kurde. No i co ją zrobić? Czuję się już całkowicie teraz, wiecie. Nie dość, że dinozaur, to jeszcze nie wie, jaka jest moda na sałatki, no. Ale dobra, no. Jakoś może da znać, bo ja tam napisałem, żeby mi dała znać, co to jest ta modna sałatka, nie? Jaka to jest, może pomidorowa, ale jak pomidorowa może być modna, nie? Z kapusty? Nie, no z kapusty też nie może być sałatka modna. No to właściwie chyba nie wiem, może ziemniaczana sałatka. Ale ziemniaki, to jakie modne ziemniaki, jak to już tyle lat ma? Nie, no nie ma chyba modnej sałatki, albo jest, a wiecie, jeszcze człowiek nie. Ale jak się dowiem, uwierzcie mi, wam dam od razu zrzuta tego komentarza, jak się dowiem, jaka to jest modna sałatka, bo sam jestem ciekawym. Także widzicie, tak to w życiu jest. No. Człowiek się uczy całe życie. Pierwsza teraz nauka na najbliższe dni. Znaleźć modną sałatkę. Jak mi nie napisze, to ja będę szukał. No, a jeszcze słuchajcie, znaczy naszego, nie naszego gołębia, ale naszego gościa. Gołębia, który tu był. Kamerka jeszcze jest, śledzi, ale wam odleciał. Odleciał chyba raz a porządnie. Nie ma go, nie wraca i całe szczęście. Ja już mam nadzieję, że siedzi u siebie w domu w gołębniku. Jest mu dobrze, szczęśliwy. Ale do nas już nie wrócił, no bo chyba nie było zbytnio po co. Tu już nie było jedzenia, nie było picia, nie było nic, tylko była kamera, która go śledziła, więc stwierdził chyba, że nie ma co. Także oficjalnie można powiedzieć, że sezon gołębiowy jest zamknięty. Kruka jeszcze zostawiłem, że co to tam jest. Ale potem go już usuniemy, bo tak powiem, średnio to wygląda. Jak się idzie z dołu, to patrzę, ciągle widzę jakiegoś czarnego ptoka po prostu. Dobra, idę zamieszać moją niemodną potrawę, jaką leczo. Dobra, koniec już. Jest tak zagrzana, że nie ma sensu dalej podgrzewać. A takie gorące to wam powiem też. Raz, że niezdrowe,
A dwa, nawet nie ma tego smaku, bo trzeba będę tak, wiecie, je, żeby to tylko chłodzić, więc niech teraz się już lekko przestudzi, jest zagotowane. Mnie zawsze mama uczyła tego, że jedzenie, czy babcia, że jedzenie zawsze trzeba maksymalnie zagotować, że nie można tak, wiecie, na pół gwizdka podgrzać, jak jest większa ilość, żeby potem zostawić, bo zawsze szczeli, nie? Także zawsze zagotowujemy na maksa, potem się już tylko studzi. Sorry, że ja tak wracam do tego tematu jeszcze. Ale teraz przyszło mi coś genialnego, bo ja nazwałem to sałatka porowa, bo tak u mnie funkcjonowała. Ale właściwie od dzisiaj to może oficjalnie mieć nazwę sałatka niemodna. Co miałaś? Sałatkę niemodną na urodzinach. Także słuchajcie, sałatka niemodna to jest sałatka pora plus jajko plus inne dodatki. A słuchajcie, bo też piszecie, że wy dodajecie do takiej sałatki zupełnie coś innego, znaczy... Dodajecie inne jeszcze składniki, jak najbardziej. Jak ktoś lubi kukurydzę, może dołożyć kukurydzę, jak ktoś lubi ananas, może dołożyć ananasa, jak ktoś lubi nawet gruszkę, to może sobie gruszkę pokroić. Także wiecie, to jest baza, a co teraz do tej bazy sobie dołożycie, no to już kwestia, wiecie, własna indywidualna smaku. Ale pamiętajcie, od dzisiaj to będzie sałatka, się nazywała sałatka niemodna. I chyba tak ją dodam na kolejne profile. Sałatka niemodna. Leczę już na talerzu. Jak leczę, to i chleb. Najlepsze połączenie. Jakoś z bułką mi tak nie podchodzi jak z chlebem. A Marzenka, jak to Marzenka wróciła, ale Marzenka obiadu nie je, bo już jadła u babci Luś. Jestem najedzona. Boże. Jest. To dobrze, słuchajcie. Ale tu pachnie będzie... papryką fajnie. Ale właśnie, czy ty czytałaś ten komentarz? Jaki? Nie no, wrócę do tego, wiecie. Nasza sałatka jest niemodna. Jaka ta teraz? Ten por? Ale najgorsze jest to, że nikt nie wie, jakie są trendy modowe, jeżeli chodzi o sałatki. Ja sam nie dlaczego wiem. Jest niemodna? A właśnie piszą ludzie, że robią taką sałatkę, tylko na przykład jeden dodaje kukurydzę, jeden dodaje jabłko, ktoś tam dodaje śledzia. Nawet gruszkę można. Tak, i naprawdę super macie takie pomysły i ja wam powiem, że w sumie nasza sałatka to też jest świetna baza, nie? Ale nieważne, witajcie w grupie, w drużynie niemodnych, o. Nie, wiecznie ale niezadowolony. Ale tak. Wiesz, jak ja nazywałem tą sałatkę, że to może być sałatka niemodna? Patrz, jaka śliczna. Taka ostra? Ładna, taka ładna. I tak sobie chrupać, nie? Ale ja czasami to mam takiego smaka na taką paprykę. A ta jest ostra akurat. A ta jest słodka. No, co będzie gotowane, czyli? Nie wiem, to Michasia. No to czyli kucharka. I właśnie czasami mam smaka na taką paprykę marynowaną. Kiedyś kupiliśmy, nie wiem, już nie pamiętam w jakim bez sklepie. Bez skóry była, nie? To była pieczona. Bez skóry i marynowana. No po prostu teraz, po co ja sobie to przypomniałam, bo mi ślina leci. No to jutro można kupić. Także... Marzec. No i ciągle o tym jedzeniu. Co ty będziesz robiła z tej papryki? No mówię ci, że nie ja. A, bo Michał się będzie coś robiła, dobra. No to ja mówię wam, bo to będzie z dużym prawdopodobieństwem, czyli konkarne. Póki co ja biorę się za obiad, Michaśka też, bo ja tak nałożę i jemy. Monsterkę. No właśnie to już mówiłem, że dzisiaj Marzenka będzie reanimowała monsterkę. Ale muszę to przemyśleć. Czemu? Ach, ja już mam takie dylematy, Marek. Stojak do nowej palmy już wybrane. Jedynie co muszę znaleźć, jeszcze to taką czarną osłonkę, bo ten sprzedawca akurat nie ma. Najlepiej, żeby była taka sama jak ta. I wtedy by weszła do tego taka doniczka czarna i to by wyglądało naprawdę prima sort. A teraz Marzenka, póki co. Ja mam takie hasło póki co, ja nie wiem skąd mi się to wzięło. Co tu z tych korzeni zostało? Tam masz, zobacz jak to wygląda. Zgnite wszystko. Wiesz co, ja bym to chyba włożył do wody. A wiesz czemu? Pani mówiła, że jak są te takie odnogi, to do wody puści korzenie. Bo no, w ziemi może nie puścić. No ale to jak ona żyła tutaj? Tej ziemi? No resztką jakoś, nie wiem. No to ja uważam, że to są korzenie puszczone. No dobra. A jej ta rura jeszcze. No ale właśnie nie wiem, czy nie będzie to za gęste. Ale rurę do ziemi muszę włożyć. Tak, no dlatego muszę ci ją przynieść teraz. Słuchajcie, dajcie znać, co byście zrobili. Czy byście od razu włożyli do ziemi? Jakie ładne korzonki. Ja uważam, że to są korzenie. Znaczy takie, wiesz, jakieś puszcza coś tam ewidentnie. No, to taki jeden tylko się ostał. Ale patrz, jaki tu był system korzeniowy. Wszystko zgniło, szlak trafiło. No, takie oplecione to już było, nie? Ja nie wiem, ja bym to włożył chyba do wazona i do wody, wiesz? I to by się fajnie puściło ja korzenie. Ale ja się boję, że wtedy właśnie to pognije. Nie, to już nie zgnije. Teraz ci dałem ton, nie? Nie no, ja bym to włożyła do ziemi. No ale tu nie ma korzeni, Marzena, według mnie. No to jeszcze ma. O, widzisz, tu jeszcze są jakieś może korzenie, ale tu... Ale o co ci chodzi a propos korzeni?
No gdzie tu masz korzeń, to? No to, to taki i tu pojedynczy. Puszcza takie ten, tu puszcza, nie wiem, ale ja bym to z powrotem tu wrypała, nie? Trudno powiedzieć, że to ma korzenie, nie wiem. No ale jak to do wody dać, to zginie. No po prostu do... No ja teraz się pojawi problem. No i co? Bo ja myślałem, że to ma jakieś korzenie, a to? Oczywiście, że to ma korzenie, moim zdaniem to jest korzeń. To są korzenie. No i co? I teraz nie wiem, co mam robić. Ja bym to włożył do wody. No nie wiem, może się mylę, ale... Jak zobaczę, jest korzeni, to wszystko są korzenie zgnite. A jak widzę te trzy patyczki takie cieniutkie... No ale zobacz, ona żyje bez tych patyków, bez tych korzeni. No ale wiesz, jak ona żyje, zobacz te liście. No bo ona jest niepodlana. No ja nie wiem, co teraz zrobić. Dobra, rób jak chcesz. Naprawdę, pojawiłeś się, miałeś tam siedzieć przy tym komputerze i by był święty spokój. Dobra, idę po rurę. Chociaż ja uważam, że wstawić do wazona takiego dużego, do wody, poczekać, nie wiem, z tydzień, dwa, trzy, korzonki puszczą i wtedy można wsadzić do doniczka. Ale może się mylę, nie wiem. A to jest ten badyl. To się jakoś tam nazywa. No i szybka wasza reakcja, żeby wstawić do wody. Jeszcze dodatkowo zlaliśmy ją zimną wodą, tak delikatnie tym prysznicem. Stoi w tym baniaczku, ale powiem wam, że ten wazon teraz fajnie wygląda, nie? Bardzo. No, także teraz tu będzie sobie stała, nie wiem jak długo. Może z 2 tygodnie jakieś korzenie wyjdą konkretne, wtedy wyjdzie do ziemi. Ale w ogóle pisali też ludzie, że ta miała za bardzo rozbudowany system korzeniowy jak na tą doniczkę, że ta doniczka była za mała. No właśnie, ja też mówiłam, żeby większe, no ty mówiłeś, że nie. No bo zawsze się mówiło tak, że sadzać, bo jak się przesadzi, to ona tyle znowu będzie rosła na korzenie, a nie na, wiesz, górę. Ty to masz takie, wiesz co, farmazony czasami. Życie, nie? Dobra, teraz myślę, że się, jak to moja babcia mówiła, i będzie piękna monstera. Zobaczymy po liściach za parę dni, czy dałem takie pozwijane, czy nie. W 6:30, a tu popatrzcie, co się dzieje. Drzewa zaczynają tańczyć, chmury się... zeszły skądś, chyba burza idzie, albo przejdzie bokiem. Trzeba by tu, bo można na balkonie to chyba wszystko jakoś zabezpieczyć, co? Bo widzę, że coś się tu zaczyna tańce jakieś odwalać. Nawet liście mi tu przylazły. No, no, no. Chyba to idzie, wiecie, z zachodu, tak jak mówili. Afera w domu, bo Michaśka teraz bierze się za gotowanie. No i wyciągałem kukurydzę, nie? Bo Marzenka sprawdziła, nie, Michaś dzwoniła, nie? Nie, ty dzwoniłaś, czy jest kukurydza w domu. Ja mówię, no jest kukurydza, proszę. Groszek. Bo widziałem, bo ja widziałem żółte na opakowaniu. I to była autosugestia. To się znowu, czy musisz czytać? Czytamy, no nieważne. Idę, słuchajcie, 3 minuty. Dobrze, kupię w Żabce, jak nie ma w Biedronce, a jak nie, to pójdę do Żuczka, a jak nie będzie w Żuczku, to kupię, nie wiem gdzie, no, w osiedlowym sklepiku. Oj, powiem wam, taka sytuacja, ale ciemno się zrobiło, wiało i przestało, także nie wiem, czy coś, ale bardzo się przyjemnie teraz na dworze zrobiło. Nie ma za gorąco, jest idealnie. Ja tylko mam nadzieję, że mi deszcz nie złapie, ale to jest moment i wracam. Proszę, kukurydza kupiona, jest. Tu już się robi chili con carne, mięso za chwilę się będzie smażył, chyba takie jest. A ja, słuchajcie, do was z super wiadomością, hit. Mamy, znaczy nie mamy już trenera piłki nożnej, reprezentacji piłki nożnej, będzie nowy. Myślę, że będzie sukces. Teraz już się wszyscy boją, wszystkie drużyny odpadają po prostu przy biegach, sami rezygnują. Bo będzie, nie wiem, który to już trener. Obawiam się, że nowy też nie da rady. No, ale wiecie. Póki co tego wywalili, będzie nowy. Teraz dyskusje wszędzie dzisiaj. W radio, w telewizji. Cały dzień jest o trenerze. No, ciekawe, kto będzie kolejny i ciekawe, jaki będzie sukces. Kolejny mecz chyba mają w październiku, w listopadzie, jak się nie mylę. W październiku mają? A, no to wiecie, to będzie sukces. Także już możemy świętować. Szampany się już chłodzą. Potem będziemy się cieszyć, no ale jak na razie to szczerze nie wierzę. No ale może się mylę, dobra, niech tak będzie. Michaśka gotuje chili con carne, ja tu powoli już będę montował daily vloga, sobie dłubał gdzieś tam nowy daily vlog, jak ktoś ma zaległości z 2 ostatnich dni, zapraszamy na kanał Marzena i Marek.
Zasłona coś też niekiedy szwankuje i się nie chce potem zamykać. Zasłaniać znaczy się. No, słuchajcie, pisałem do sprzedawcy odnośnie tego kwietnika, bo ma niższy, tylko nie wiem, czy ma tak wysoką tą nadoniczkę, tą osłonkę, bo jak będzie niższa, to sensu nie będzie miało. Także w razie czego kupimy 40 cm, będzie wyglądało naprawdę prima sort. Dobra, to tu się gotuje, ja sobie zaraz zrobię, ale szczerze powiem, nie wiem, co dzisiaj będzie. Muszę zanurkować w lodówce, ale to już na pewno nie będzie ani łosoś, ani burrata. Także zobaczymy, co tu za chwilę jest. O, już widzę pierwszego kandydata. Ser solankowy i jakaś wędlinka dzisiaj będzie taki do odmiany. O, żeby nie było, no to nie. No i oczywiście co? Warzywa, których nie jem. Specjalnie teraz, słuchajcie, biorę te warzywa, żeby, wiecie, przyjemność zrobić tym, którzy twierdzą, że nie jem warzyw. No to teraz popatrzę, że Marek je faktycznie pomidory, je liście, je różne takie rzeczy. O. Tak się prezentuje dzisiejsza kolacja. Bułka z nasionami chia, miks liści, szyneczka, pomidorek, no i ser, chyba wszyscy znają. Także biorę się teraz za jedzenie smacznego. Widzę coś oglądać w końcu, bo nawet dzisiaj nie miałem okazji popatrzeć na żadne programy. Ciekawe. Taka sytuacja. A potem się jeszcze biorę za montaż, przegrywanie filmików od Michasi, także póki co smacznego. A ja ciągle go zauważyłaś, to póki co. Ty też miałeś jakieś takie swoje hasło, nie? Aczkolwiek, a ja póki co, no. Póki co, aczkolwiek widzimy się później. No powiem wam, godzina już jest późna, która to jest? 9, spoko. Miaśka ugotowała chili con carne, no i mi dała na przetestowanie. Ale ja się obawiam, że ono będzie ostre, wiecie? Bo jak tutaj gotowała, to ona tak się krzywiła, to będzie zaraz paliło. Chyba wsypała pół paczki ostrej papryki. Fest pali. Mama już tego nie zje. Na 100%. Grzeje dobrze. Nie no, my to zjemy, bo my z Miaśką lubimy ostre, ale to jest fest ostre. Dobrze, że kupiłem Iran. Załagodzi jak nic. Ja wam powiem, że ja ostre lubię, ale to naprawdę pali. Uwierzcie mi. A nie, ty to są tak jak zawsze. Ale dawajcie, bo... Aha, bo ty te prawdziwe papryki dałeś, czyli... No, ale to zawsze daj dwie. A, no wiesz, to jak świeża papryka. Ale zawsze dawałam. No ale wiesz, każda może mieć coś ciut inną ostrość, nie? Ale dobra. Smakuje, zjecie. Tylko musimy sprawdzić, czy mamy, wiesz co? Nie mamy. Te chlebki nie mamy? To trzeba kupić. To musimy kupić. A u nas, słuchajcie, światełko sobie zrobię. Siro, spadało. Nie ma burzy, nie ma nic, po prostu kropi deszczyk. Coś tam lekko popada. Bardzo przyjemnie się zrobiło, nie ma zimno. Jest tak, wiecie, rzeźko ciepło. Dziwnie określone, ale jest naprawdę fajnie, przyjemnie. Tu wszystko widzicie pochowane, bo myśleliśmy, że burza pójdzie, a tu... Nie, burzy to wiecie, wspomnienie. Te nasze hortensje, bo już coś się lekko tu mi poopadały. No ale dobra, gdy dochodzą do siebie. Długo nie były podlewane, a to wszystko wiecie, bo babcia właśnie mówiła, nie podlewać tak często. No nie podlewałem. I coś mi tutaj za chwilę padnie, ale nie, myślę, że dadzą radę. Dobra, słuchajcie, to ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego wieczoru, dobrej nocy, widzimy się jutro, startujemy wspólnie, bo jutro nie zostaje w domu, jedę z Marzenką, z Michasią, także do jutra.